Zacznijmy quiz NBA. Okej. 40 pytań. Losujesz 10. Numerki od 1 do 40. Który numer jako pierwszy pójdzie? 21. 21. Jaki był twój ulubiony jersey klubu, zawodnika? Mi się pojawił Kevin Garnett i zastanawiam się, czy to była ta koszulka, którą chciałeś mieć. Na pewno, na którymś etapie ta właśnie z 21, najchętniej ten alternate jersey, czyli czarna. To było coś, na co polowałem. Ja w ogóle lubię czarne jersey. Mam koszulkę Malona z Jazz, ten właśnie alternate jersey, też czarny. Ona mi się wydaje dosyć ciekawa. Chętnie przytuliłbym Jrue Holiday'a w tej chwili. Wydaje mi się, że to by było coś, co fajnie byłoby mieć w kolekcji. Lubię swoją koszulkę Charlotte Bobcats wbrew pozorom, bo to jest zespół, którego nie ma. I Prawda. też ciężko wybrać gracza Charlotte, który by się na tę koszulkę nadawał, bo jednak nie była to drużyna, która miałaby jakieś wielkie szczęście do zawodników czy wyników. I jako taka ciekawostka w kolekcji, to wydaje mi się, że zdecydowanie daje radę. A obecnie wspominałeś o tym, że te czarne jersey to jest coś, co to by ten akurat. Ten rodzaj odpowiada. Jaką masz obecnie koszulkę, która jest twoją taką ulubioną? Wiesz co, prawdę mówiąc nie mam, bo zwyczajnie nie kolekcjonuję i to nie jest coś jakby wydanie 400 zł na jersey, to nie jest taka pierwsza pozycja w moim budżecie. Natomiast często jestem w second handach i w zasadzie wszystkie koszulki, które posiadam, wszystkie jersey, to są rzeczy, które wyłowiłem właśnie na szmatach, mówiąc nieładnie, i jakoś tak staram się wzrok wytężać i coś tam łapać. Kupiłem mojej narzeczonej taki t-shirt właśnie Milwaukee z Janisem na plecach za chyba 7 zł, po prostu O totalna proszę. rozpusta. No, zakłada czasem na mecze. Czyli widać, że warto akurat chodzić i wyłapować takie perełki. No, trzeba mieć trochę szczęścia, bo to nie jest coś, co zdarza się często, ale czasem można coś złapać i no, mam taką zasadę, że jaki by to nie był rozmiar, to i tak to biorę, bo to jest inwestycja w najgorszym przypadku, no, to kwestia paczki fajek, a jest fajna pamiątka i coś, co można schować do szafy. Albo nawet poszukać amatora na licytacji na to. Kolejne pytanie. Trójka daj. Trójeczka. Pojawił się ten wątek, ale jakoś tak nie rozwinęliśmy. Jak podobało ci się dokończenie sezonu w bańce? Dwa lata, półtora roku temu. Półtora roku temu. Wiesz co? Traktuję to jako rodzaj eksperymentu takiego trochę nawet społecznego i nie wydaje mi się, żeby było to do końca miarodajne, bo jednak obecność kibiców, podróże to jest coś, co wpływa na wyniki i nie jest bez znaczenia dla tego, kto rozdaje w danym sezonie karty. Natomiast bardzo się ucieszyłem, że Liga zdecydowała się mimo wszystko dograć ten sezon. To było dla mnie takie, no, rodzaj takiego światełka w tunelu w tych trudnych czasach pandemicznych. Na pewno przyniosło to sporo interesujących historii, nie wiem, Ekspres do kawy, Jimmy'ego Butlera, właśnie te wydarzenia związane z Black Lives Matter. Myślę, że to jest też coś, co będzie miało znaczenie dla tego legacy LeBrona, bo zdobycie mistrzostwa w takich warunkach, w takiej sytuacji,
tak jak wspomniałem, bez udziału kibiców, bez jakiejś takiej wielkiej narracji. Myślę, że to jest coś, co tutaj nie będzie bez znaczenia w dyskusji na temat tego, kto jest najważniejszym koszykarzem w historii ligi. Przy okazji też tego tytułu Lakersów, co ucieszył przynajmniej mnie, to może się wydawać dziwne, tytuł dla Dwighta Howarda. Też jako powiedział taki sentymentalny, wieczny fan Orlando Magic, to no, ucieszyłem się widząc go trochę bardziej dojrzałego. I mimo wszystko z takim tą nagrodą, której trochę brakowało u niego w kolekcji, nie dało mu się zdobyć tego w Orlando. Później akurat tak się tułał trochę po lidze i miał problem z... No i kontuzji, tak. No, Houston już był cieniem tego Dwighta z tego sezonu, w którym dobrnęli do finałów, prawda? Więc tam było parę takich fajnych opowieści. Kolejny numer. Było 21, to może piątka, z którą Garnett grał w Bostonie. Okej. Okay. Czym jest dla ciebie NBA? Wiesz co? Chyba taką pierwszą miłością, która towarzyszy mi w moim życiu najdłużej i w zasadzie nieprzerwanie. Na pewno jest to rodzaj rytuału, bo gdy trwa sezon, to w zasadzie zaraz po przebudzeniu, gdy idę sobie robić kawę, to przeglądam wyniki, newsy, odpukać kontuzje i różne dziwne historie. Lubię ten moment w weekend, kiedy czy to w piątek, czy w sobotę, w zależności od tego, co mamy na rozkładzie, po prostu moja narzeczona idzie spać, a ja jeszcze sobie stukam, coś sobie piszę, czytam książkę, gram na konsoli i czekam do tej drugiej, trzeciej nad ranem, aż ten mecz się rozpocznie. Czyli zdarza się oglądać mecze na żywo? Staram się przynajmniej raz na dwa tygodnie zobaczyć mecz w tej takiej porze amerykańskiej, no bo mecze niedzielne, te rozgrywane wcześniej, no to oglądam tydzień w tydzień w zasadzie. Natomiast staram się chociaż raz w tygodniu, właśnie w weekend, wygospodarować czas i obejrzeć spotkanie na żywo. Miałem dużo farta w tych playoffach, bo mimo tego, że pracowałem zawodowo i tego czasu nie było jakoś bardzo wiele, to oglądałem na żywo i Game 7 półfinałów konferencji Brooklyn-Milwaukee i to, no to był prawie zawał serca, bo to co się działo w tym meczu, to dla osoby, która nie jest zaangażowana po żadnej ze stron albo która oglądała to wyłącznie z odtworzenia, to jest w zasadzie nie do opisania. To był jeden z takich moich piękniejszych sportowych momentów w ogóle w życiu, najbardziej wzruszających. I oglądałem też Game 5 finałów, który też miał kluczowe znaczenie dla całej serii i w ogóle ta akcja, w której Drew Holiday przechwycił piłkę i zamiast skozłować jak najdłużej, rzucił piłkę na Aliupa do Janisa, no to też no, poderwało mnie do fotela i było to coś wspaniałego. Także jak tylko mam taką możliwość, to staram się robić sobie tę przyjemność, Po części myślę, że z tego też wzięła się książka, wiesz, bo gdyby ta koszykówka była taka dostępna na pstryknięcie na żywo, tak jak, nie wiem, piłka nożna czy siatkówka, to być może straciłaby dla mnie trochę tego powabu i nie byłaby czymś tak wytęsknionym, upragnionym i nie zaowocowałaby pisaniem. Tak mi się wydaje, że te takie obiektywne trudności jednak są czymś, co dodaje tej otoczki, tego smaczku. Kolejne pytanie. Niech pomyślę. 34. 34. Pomyśl, że jesteś trenerem zespołu NBA. Jest 1,5 sekundy do końca. No i są dwa warianty. Jeden jest taki, że przegrywasz jednym, drugi dwoma punktami i kogo w pierwszym i w drugim wariancie chciałbyś mieć na ławce i na niego rozpisałbyś akcję? W przypadku, gdy mamy minus jeden,
Akcję rozpisałbym prawdopodobnie na Chrisa Middletona ze względu na jego świetne statystyki z tegorocznych playoffów i to, że jednak ma bardzo bogaty wachlarz zagrań ofensywnych, bo może rzucić trójkę, może rzucić daleki półdystans, jakiś fadeaway, turnaround, jumper, może próbować wjechać na kosz. Wydaje mi się, że to jest taki zawodnik, na którego warto tę piłkę grać. A w przypadku minus 2, gdy w grę w zasadzie no, wypadałoby skończyć trójką, to jednak stawiam na Damiena Lillarda. I ten słynny. Dame time. Okej. Okay. To już wiemy, kto będzie decydował tu o losach meczu. Jesteśmy na półmetku. Który numer pytania? 7. 7. Jaki jest najlepszy nickname zawodnika NBA? Najlepszy? Story cały, według ciebie. Pistol Pete. Mhm. AK-47. Jesus Shuttlesworth. Okej. Okay. No w sumie nie lubię gościa, ale The Answer to jest dobry nickname. Na pewno najgorszy to będzie The Cam Bucket na wspomnianego Kaminga. Bo to nie ma prawa się udać. Okej. No ale ciekawe właśnie było z tym pierwszym nicknamem, takim mniej znanym i osadzonym bardziej w historii NBA. Kolejne pytanie. Czwórkę daj. Za Chrisa Boscha daj. Dobra, idziemy za Chrisem Boschem. No właściwie po części też już się pojawił ten wątek i twoja odpowiedź. LeBron James, lubisz, nie lubisz, szanujesz? Lubię, nie lubię i szanuję jednocześnie. Wszystko naraz. Wiesz co, nie, mój stosunek do LeBrona mocno zmieniał się przez te wszystkie lata. Ja pamiętam ten moment, kiedy wchodził do ligi i mój tata jest nauczycielem WF-u i przez wiele lat kupował przegląd sportowy. I gdy zbliżał się draft, to w piątkowym wydaniu przeglądu sportowego był dołączony magazyn. Na okładce tego magazynu był LeBron. No i takie pytanie, czy będzie lepszy od Jordana. No i mój ojciec zdaje mi ten dodatek i tak mówi tylko pod nosem: nie będzie. Wiesz, no rzecz pokoleniowa, prawda? No i tak przez te lata, wiesz, najmocniej go chyba wbrew pozorom szanuję za te lata, kiedy grał w zespołach, które były strasznymi śmietnikami, tak, i musiał w playoffach liczyć na, jest taki wiersz w playbooku, gdzie musi liczyć na Cicusia Gibsona, czy nie wiem, Larego Hughesa, albo Drugudena, czy generalnie takich graczy no zdecydowanie nie mistrzowskiego kalibru. Nie przepadałem za Miami Heat. Jakoś ta wielka decyzja i zebranie tych trzech, no można się śpiewać, no ale być może trzech najlepszych graczy, być może najlepszego draftu, tak, w jednym miejscu. Natomiast lubię wracać do tych nagrań, bo tam jednak było sporo ciekawych zadaniowców w tych składach, czy Mike Miller, czy Shane Barrier, czy no zredukowany potem do roli zadaniowca Ray Allen, czy Chris Anderson, było trochę graczy, na których warto było popatrzeć. Na pewno te dwa ostatnie mistrzostwa LeBrona, czyli to wyrwane w Cleveland, ten wielki powrót i to mistrzostwo w bańce, to są takie rzeczy, które w jakiś sposób ustawiają tę narrację i w jakiś sposób go naznaczą i wydaje mi się, że są bardziej istotne od porażki z Dallas czy San Antonio w finałach. No tak, też robił tam statystykę, że na 10 wizyt w finale tylko tam wygrał LeBron James 4. I oczywiście tam przytacza porównywanie do Michaela Jordana, ale jak ktoś słusznie zauważył, no ale 10 razy był w finale. No ciężko wskazać w ogóle w jakiejkolwiek dyscyplinie sportu gracza, który tak długo byłby na szczycie w swojej dyscyplinie. Tak, to też jest taka niedoceniona
cecha LeBrona i to, że no naprawdę gość gra ciężkie minuty. No, ten pierwszy sezon w Lakersach to był w zasadzie taki pierwszy sezon, kiedy faktycznie sporo tych spotkań opuścił, a tak to często grał po 82 mecze w sezonie i plus playoffy. No, zaczyna się chyba 19 sezon w NBA. Tak, tak. Ten tak. Sezon 19 czy 18? Mylił się, albo 18, albo 19. On w drafcie w 2003 przyszedł, to pierwszy sezon to był 2003-2004. Czyli 18. Ale robi wrażenie, to bez dwóch zdań. Kolejne pytanie. 23. 23. Wiadomym jakim szlakiem. Największy trash talker w historii NBA. To jest bardzo trudne pytanie, bo nie będąc na parkiecie ciężko moim zdaniem wyrokować. Z takich moich czasów gdzieś tam oglądania ligi, no to być może Garnet gdzieś tam po części by się łapał. Wydaje mi się, że przynajmniej dwóch graczy z rozruby w pałacu, czyli Ron Artest i Steven Jackson, to byli tacy zawodnicy, którzy mogli coś niemiłego powiedzieć. No wydaje mi się, że to jest ten element gry, który trochę odchodzi w zapomnienie i też Tiga się mocno tego wystrzega, więc być może, że tu by trzeba było sięgać jednak faktycznie do lat 90., żeby taką osobę wskazać, takiego gracza. Mhm. Pytanie ósme. Teraz było 23, to 24. Idziemy na 24. Chciałbyś być jak? Jakim koszykarzem? Wiesz co, to jest tak, że ja w życiu generalnie trzymam się raczej na uboczu od wielu rzeczy, które ludziom się podobają i które ludzie lubią. I nawet w czasach, kiedy grałem w tej drużynie koszykówki, to bardzo chciałem występować na pozycji, która nie istnieje, to znaczy chciałem być point forwardem. I tacy gracze, którzy mnie jakoś mocno boiskowo inspirowali, to na pewno Lamar Odom, Andrej Kirilenko, trochę później Nick Batum. Po części Janis, no ale wiadomo, że z przyczyn czysto naturalnych jest to po prostu nie do odtworzenia, prawda? Ale właśnie skrzydłowi z dobrym przeglądem pola, dobrze podający, panujący nad piłką, to było coś takiego, co do mnie mocno przemawiało. Czyli po części też trochę LeBron James. No tak, tak, no ale jako, że trzymamy się ubocza, to wymieniałem takich graczy, którzy trochę mniej mogą być kojarzeni, prawda? Sam Artest miał taki sezon czy dwa w Sacramento Kings, gdzie taką rolę po części spełniał i to też dość ciekawie się oglądało. Mhm. Przedostatnie pytanie. Już widzimy metę. 8. 8. Czyli akurat ten szlakiem pewnie Kobe'ego Bryanta. Golden State Warriors. Właściwie już tak trochę o nich rozmawialiśmy, to może zmieńmy to na inne pytanie. Bo to było lubię, nie lubię, szanuję, ale tam już trochę wyjaśniłeś, jak patrzysz obecnie na drużynę z Oakland, to jakiś inny numerek weźmy. 33. 33. Najlepszy trener w historii NBA. Wiesz co, za moich czasów, za czasów mojego zainteresowania się ligą, chyba mimo wszystko Greg Popovich, bo wydaje mi się, że to jest taki trener, który potrafi nie wiem, czy nie zatracił tej umiejętności w tej chwili, ale on potrafił stworzyć w zasadzie zawodnika z niczego i od zera i wpasować go w system i
drużyny Popowicza no, świetnie się oglądało po obu stronach parkietu, więc myślę, że tutaj mój głos właśnie na Popa padnie. Okej, to mamy Grega Popowicza. Ostatni numer. No to jak ostatni, to daj 40. 40. Najlepszy obecnie gracz NBA. To według ciebie kto i dlaczego? Wydaje mi się, że nie może to już być LeBron. Że tutaj jednak ze względu na ten wspomniany przebieg i liczbę rozegranych sezonów po prostu nie jest w stanie tego uciągnąć. Wydaje mi się, że odpada Kawhi ze względu na problemy ze zdrowiem, odpada Steph ze względu na jednak pewną jednowymiarowość. Wydaje mi się, że Janis i Luka to jeszcze nie. To jeszcze nie jest ten moment. Więc mój głos pada na Kevina Duranta, który wreszcie jest zdrowy. Wydaje mi się, że jest mocno zmotywowany. Nie ma w tej chwili obrońcy, który byłby go w stanie wyłączyć z gry w całej lidze. Ma być może najszerszy wachlarz zagrań ofensywnych ze wszystkich zawodników, a ze względu na swoją wysokość, długość ramion zdecydowanie nie odstaje w obronie i też jako taki obrońca z pomocy przydaje się po prostu w Brooklynie. Nie będę oglądał dużo Brooklynu, bo gra tam James Harden. To teraz takie na koniec dodatkowe pytanie. Kogo widzisz w finale NBA na koniec sezonu 21-22? Postawię na Utah Jazz. O. Jeśli będą zdrowi. Duże jeśli, bo wielu graczy kluczowych dla rotacji jest nieco ze szkła. Natomiast wydaje mi się, że zdrowi mogą namieszać i wydaje mi się, że to, co przeszło nieco bez echa, czyli dodanie Rudy'ego Gaya do składu, to może być ten dodatek, który tutaj zrobi różnicę, więc z zachodu mam Utah. Ze wschodu chciałbym, żeby Bucks powtórzyli, natomiast wydaje mi się, że będzie to Brooklyn, że jednak mają te głębie składu, że wraca Aldridge, że dodali Patty'ego Millsa, że być może będą zdrowsi, że może Kyrie się w końcu zaszczepi, bo to w ogóle będzie bardzo ciekawe moim zdaniem, bo jeśli nic się tutaj nie zmieni, a Kyrie mocno stoi na swoim szurskim stanowisku, to będziemy mieć być może pierwszą sytuację w historii ligi, w której drużyna rozstawiona będzie miała home court disadvantage, bo w meczach u siebie nie będzie mogła korzystać z jednego z trzech swoich najlepszych graczy. Więc tak. To jest ciekawe, jak w ogóle oni podejdą do sezonu regularnego i jak zechcą wyjść z tej sytuacji. To mi się wydaje, może być duża historia i w sumie to warto mieć na uwadze, bo być może bardziej będzie im się opłacało wejść do playoffów z szóstego miejsca, żeby uniknąć play-in, ale też nie być rozstawionym w żadnej z rund, bo zwyczajnie na tym stracą. No wiesz, te Raptorsi wrócili do Toronto, to także w Tampa Bay jest wolne miejsce, może tam będzie się opłacało na przykład na playoffy przenieść. Zawsze zostaje jeszcze Seattle. Tak, dokładnie, tak. To może być. Ale rzeczywiście Kyrie, no to nie pozwala nam zasnąć spokojnie i co chwilę dochodzą jakieś informacje. Tomku, dziękuję ci bardzo za rozmowę wielopoziomową i o poezji, i o koszykówce i o różnych jeszcze innych aspektach. I oczywiście o quiz też. Także dziękuję bardzo. Że pomimo późnej pory udało nawet się tobie znaleźć czas i że dałeś radę wytrwać. Quiz spokojny, bez jakichś tam takich smaczków statystycznych, które wymagałoby tutaj nie wiadomo jak tu odświeżenia tej wiedzy, więc jeszcze raz dziękuję bardzo tobie za wzięcie udziału. Dzięki piękne, miło się rozmawiało. Mam nadzieję, że twoi widzowie będą pozytywnie zaskoczeni widokiem poety w programie. Na to liczę i jeszcze raz mogę polecić playbook jako taką ciekawą
Dokładnie, zdublowaliśmy jako ciekawą formę spojrzenia na koszykówkę. Także jeszcze raz dziękuję Tobie bardzo. Spokojnej nocy i pozdrawiam. Dzięki piękne, do zobaczenia. Dzięki wielkie.